Dzień dobry Państwu, witam wszystkich na kolejnym spotkaniu współorganizowanym przez Radę Dzielnicy Przymorze Wielkie oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku. Witam również naszego gościa. Dzisiaj naszym gościem jest Konrad Piasecki. Dziennikarz radiowy, telewizyjny od 25 lat, związany ze światem mediów. Przez wiele lat prowadził swój flagowy program Kontrwywiad w RMF-ie. Prowadził również programy w Radiu Z, a obecnie jest związany z TVN24, jak pewnie Państwo dobrze wiedzą i co tydzień możecie go oglądać w programie Kawa na ławę, a w tygodniu w rozmowie Piaseckiego o 7.30, jeśli się nie mylę. W 2015 roku został wyróżniony tytułem Dziennikarza Roku w konkursie organizowanym przez PRESS. Troszkę zgoda. Przepraszam Państwa bardzo. Przepraszam, że patrzyłem w ten telefon, ale tak wygląda praca dziennikarza. Moja wydawczyni pisze mi, że gość, który miał być w Kawie na ławę, czyli Paweł Kukiz, właśnie się odwołał, wobec czego musimy nerwowo szukać jakiegoś gościa z Polskiego Stronnictwa Ludowego albo z Koalicji Polskiej. Właśnie ten telefon, w który się przed chwilą wpatrywałem, to właśnie są SMS-y w tej sprawie. Tak też wygląda praca dziennikarza w piątkowy wieczór. Od lat związany z Warszawą, z różnymi dzielnicami, w wolnych chwilach podróżuje i rozkoszuje się winami. Jeszcze raz serdecznie witam. Ja też bardzo serdecznie powitam Państwa i powiem szczerze, że zawsze z poruszeniem, wzruszeniem i ogromną radością jestem świadkiem albo współbohaterem sytuacji, w której nagle na spotkaniu ze mną pojawia się tak wiele osób zainteresowanych także tym, co mam do powiedzenia. Bardzo Państwu dziękuję za to, że przyszliście. Mam nadzieję, że będziemy odbywać ciekawą rozmowę. Rozumiem, że od pewnego momentu to Państwo będziecie zadawali pytania, więc będę z przyjemnością oddam się za chwilę najpierw w ręce Pana, a potem w ręce Państwa. Tak, ja oczywiście nie zamierzam tutaj zmonopolizować naszego spotkania, więc mniej więcej po godzinie oddam Państwu głos, więc już można szykować pierwsze pytania do Pana redaktora. Na początek może takie dosyć oczywiste pytanie. Dlaczego zdecydował się Pan napisać tą książkę? Czy być może chce Pan podążyć drogą Kuby Stefaniaka, Andrzeja Rozenka i być może wejść w świat polityki, a to jest swego rodzaju rozgrzeszenie się z ostatnimi 25 latami? Jak zawsze, czy jak bardzo często w życiu, prawda o takich decyzjach, jak decyzja o napisaniu książki, jest prawdą dość banalną. To nie jest tak, że ja nigdy nie myślałem o napisaniu książki. Myślałem, ale miałem zupełnie inne pomysły na książkę, zupełnie inne wizje książki, którą napiszę i myślałem sobie, że będzie to książka, której będę mógł naprawdę poświęcić bardzo dużo czasu. Także czasu takiego, który będzie poświęcony zbieraniu materiałów, który będzie poświęcony gromadzeniu jakichś danych z przeszłości, bo tutaj myślałem, że to pasja historyczno-dziennikarska pchnie mnie do napisania mojej pierwszej książki. Ale niemal dokładnie 2 lata temu, podczas spotkania wigilijnego z moimi przyjaciółmi, mamy coroczną tradycję spotykania się z moimi przyjaciółmi, kolegami, koleżankami z roku studiów z historii, podczas takiego spotkania podeszła do mnie jedna z koleżanek, która jest redaktorem, wydawczynią książek. Teraz są te żeńskie końcówki ważne, więc będę uważał. Więc jest wydawczynią książek i powiedziała, wiesz co, Konrad, miałbym pomysł na to, żebyś napisał książkę. Ja mówię, wiesz, świetnie, ja też mam pomysł, tylko boję się, że nie jest to do połączenia z moją pracą taką codzienną, bo chciałbym tę książkę napisać porządnie, solidnie i chciałbym, żeby to była, powiedziałem jej, jakie mam pomysły na książkę. Ona powiedziała, nie. Ja mam zupełnie inny pomysł na książkę, żeby to była książka opisująca trochę Twoje doświadczenia, ale też trochę Twój stosunek do różnych spraw publicznych, rzeczy, które rozgrywają się dookoła nas, których świadkiem byłeś przez ostatnich kilkanaście czy kilkadziesiąt już bez mała lat, wobec czego bardzo bym Cię prosiła o napisanie takiej książki. I ja oczywiście miałem mnóstwo wątpliwości, czy dam radę, czy podołam, czy mam coś na tyle ciekawego do powiedzenia, do napisania, żeby skonstruować z tego jakąś w miarę zgrabną całość. Pierwsze próby były umiarkowanie udane, ale w którymś momencie jest taka scena w 40-latku
w słynnym serialu Gruzy, że tam tacy górale tańczą dookoła ogniska i się mówi, że jak w którymś momencie będą tańczyli i pili wódkę, a jak w którymś momencie zaskoczą, to zaczną budować dom. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to jest taki odcinek, gdzie Stefan Karwowski ma budować dom na działce. No więc ja też musiałem, nie pijąc wódki i nie tańcząc dookoła ogniska, ale też musiałem zaskoczyć. No i w którymś momencie wpadłem na pomysł, jak tę książkę napisać i zacząłem ją pisać. Pisałem ją w różnych miejscach, pisałem ją w Warszawie, pisałem ją podczas takich wyjazdów jak ten w pociągach, podczas wyjazdów wakacyjnych. Tutaj lista tych miejsc, w których ta książka powstawała, pewnie liczyłaby sobie co najmniej kilka, o ile nie kilkanaście miast, miasteczek i wsi polskich i nie tylko polskich, bo zacząłem ją pisać w Tajlandii, a skończyłem w Szwecji. Tak to się połączyło. Przez pół roku mniej więcej powstawała ta książka. To jest poza wszystkim innym dosyć jednak żmudna historia, napisanie książki, ilość korekt, ilość poprawek, decyzji, które człowiek musi podejmować, o tytule, o okładce, o tym, jakie liternictwo na okładce, jak to ma wyglądać, jakie zdjęcia, to wszystko trwa. Więc trwało to mniej więcej w moim przypadku 7, 8, 9 miesięcy. Tak, 9 miesięcy, dobra. Dobra liczba miesięcy. Więc około 9 miesięcy to wszystko trwało. No i mniej więcej przed rokiem po raz pierwszy wziąłem tę książkę do ręki. I ponieważ zbieram dosyć dobre i miłe uwagi na jej temat i dobre i miłe recenzje, wobec czego jestem zadowolony, ale oczywiście mam poczucie, że to nie jest moje ostatnie słowo. Rozumiem. W takim razie może przejdźmy do takich treści poruszonych w książce. W pierwszej części Pan pisze dużo o mediach i o dziennikarzy, których dzieli na trzy grupy. W dużym skrócie sympatyzujących z obozem władzy, sympatyzujących w jakimś stopniu mniejszym lub większym z opozycją i tych tak zwanych symetrystów. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy czuje się Pan symetrystą i kim tak naprawdę jest symetrysta w świecie dziennikarskim? To jest to pojęcie ukute, nawet zaś jest jakiś autor tego opisu pewnego sposobu uprawiania dziennikarstwa, ale nie pomnę, kim jest człowiek, który wykuł słowo symetrysta na opis dziennikarzy, którzy, no właśnie, tu już wkraczamy dosyć grząskie rejony i na dosyć grząskie grunty i na ruchome piaski, dlatego że symetrystą według niektórych jest dziennikarz, który lekceważy stopień zagrożenia, jakim są rządy obecnie rządzących. Wedle innych to jest dziennikarz, który zawsze szuka dziury w całym, to znaczy jak się mówi, że obecnie rządzący robią coś, to zawsze przypomina to, no tak, ale przez poprzednich 8 lat działo się to i to, wobec czego to się jakoś tam symetryzuje, czy układa się symetrycznie ta lista grzechów i ma jakąś w sobie symetrię. Ja uważam, że jeśli miałbym się nazywać symetrystą, to uważam, że symetrysta to jest ktoś taki, to jest taki dziennikarz, który jednak potrafi wykrzesać w sobie, bo oczywiście nie jestem człowiekiem pozbawionym emocji politycznych. To emocje polityczne pchnęły mnie do najpierw zainteresowania polityką, a potem zajmowania się nią zawodowo i do dziennikarstwa, wobec czego ja mam silne emocje polityczne. Ale uważam jednak, że rolą dziennikarza jest z tych emocji się trochę otrząsnąć, znaczy trochę być zdystansowanym, trochę pozbyć się takiej gorączki myślenia, umieć spojrzeć trochę szerzej, trochę głębiej, nie być tym, który pierwszy krzyczy o końcu demokracji, tylko raczej być tym, który analizuje, czy rzeczywiście kroki, które czy działania obozu władzy w tej sprawie są rzeczywiście na tyle groźne, że możemy mówić o zagrożeniu demokracji, o kruszeniu demokracji, czy wręcz o końcu demokracji. Mam wrażenie, że wielu moich kolegów po fachu od pierwszych dni, tygodni, miesięcy rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo wszak z rządami Prawa i Sprawiedliwości to powiedzenie, czy to sformułowanie o symetrystach i symetryzmie jest związane, od pierwszych godzin krzyczeli bardzo głośno o tym, jak bardzo polska demokracja się kończy wraz z pierwszymi decyzjami rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja wtedy
ich uspokajałem. Potem oczywiście też się niepokoiłem bardzo wieloma rzeczami, głośno o tym mówiłem, ale uważam, że dziennikarz jest jednak od tego, żeby to w miarę spokojnie mówić, a nie krzyczeć. Jest od tego, żeby analizować, a nie bić w dzwonzy bunta. Jest od tego, żeby zachować spokój, pewną dawkę chłodu, pewną dawkę racjonalizmu, też pewną dawkę dystansu nie tylko do rzeczywistości, ale też do wszystkich ugrupowań politycznych, partyjnych, które są na scenie parlamentarnej czy na scenie politycznej. A mam wrażenie, że bardzo wielu moich kolegów po jednej i po drugiej stronie niemal zachowują się już jak działacze partyjni. I to nie jest, nie zachwyca mnie. To nie jest ten pomysł na dziennikarstwo, który ja bym miał. Żeby nie było wątpliwości, ja uważam, że dziennikarz musi być też odważny. I jak się naprawdę źle dzieje, to dziennikarz musi być tym, który nie ma w sobie lęku przed powiedzeniem, że dzieją się straszne rzeczy. Nie ma w sobie lęku przed odejściem z pracy, przed mocnymi, dramatycznymi, mocnymi oświadczeniami, ale nie jest tak, że każda najbardziej błaha sprawa musi dziennikarza rozpalać do czerwoności i wrzucać w takie tony histeryczne. I przed tym zawsze przestrzegałem i to zyskało mi miano symetrysty, czy jednego z symetrystów, co jeśli jest obelgą, oczywiście przyprawia mnie o smutek i jakąś autorefleksję niezbyt i refleksję na temat świata niezbyt korzystną. Natomiast ja sam uznaję, że być może słowo symetrysta nie jest aż taką obelgą, żebym musiał je od siebie bardzo ostro odsuwać. I nie uważam, że wszystko się równa wszystkiemu. Znaczy, że grzechy rządu Tuska, a potem grzechy rządu Kopacz, grzechy rządu Szydły i grzechy rządu Morawieckiego. Wszystkie je można położyć na jednym stole i powiedzieć, że to jest wszystko to samo i wszystko to jest ten sam poziom grzechu. Nie, oczywiście te grzechy są nierówne i grzechowi bardzo różne grzechy są sobie nierówne, ale jednak muszę to i chcę to mówić z jakimś spokojem i dystansem do rzeczywistości, a nie głośno krzycząc i rozrywając niczym Rejden Szatę. Jak już jesteśmy przy Pana problemach z zaproszeniem konkretnych gości, z odmowami, co określa Pan w swojej książce Gehenną, to wypada zapytać, bo to jest często pytanie, które się przewija w rozmowach między ludźmi, którzy gdzieś tam interesują się tą polityką, czytają na przykład jakąś, nie wiem, ramówkę, powiedzmy poranka w różnych, że tak powiem, mediach, na przykład korzystając z czystej polityki.pl czy innych portali, i tak naprawdę mają poczucie, że ciągle przewijają się te same osoby. I tutaj się pojawia takie zasadnicze pytanie, czy to wynika z tego, że jakby tylko pewna część posłów, senatorów, polityków, samorządowców ma pewne predyspozycje medialne do występowania w różnych telewizjach, bo też jest tak, że zazwyczaj ci, którzy idą do telewizji A, to nie chodzą do telewizji B albo odwrotnie. Czy jednak to wynika z jakichś państwa nie tyle polityki, co po prostu jakichś innych czynników, wskaźników oglądalności, czy jeszcze jakichś innych wskaźników, którym się państwo kierują? Mocno zaglądamy tutaj do kuchni, no ale to jest takie spotkanie, gdzie zajrzeć do kuchni dziennikarskiej, czy programowej, czy telewizyjnej, czy radiowej można, wobec czego pozaglądam razem z państwem. Nie ma w tym żadnego tajnego sprzysiężenia. To nie jest tak, że jest jakaś tajna rada, która w swojej mądrości albo w swoim spiskowym spojrzeniu na rzeczywistość albo układaniu tej rzeczywistości mówi: Piasecki ma zaprosić pana Iksińskiego, Mazurek w RMF-ie ma zaprosić Y-Koskiego, do Lubeckiej w Zetce pójdzie pan Zetkowski, a do Rachonia w publicznej telewizji pójdzie pani marszałek na przykład. Nie, to tak się nie dzieje. To jest wszystko wypadkowa bardzo różnych decyzji, bardzo różnych układów, uwarunkowań związanych z tym, kogo się miało w dniach poprzednich, kto jest w przypadku TVN24 w innych programach TVN24, bo ja muszę być świadom tego, że poprzedniego dnia w kropce nad i był ktoś, w Faktach po Faktach, u Andrzeja Morozowskiego w Tak Jest. Ci goście też się nie mogą powtarzać. Jeden gość nie może wystąpić w jakiejś telewizji dwa razy w ciągu jednego dnia, o ile nie dzieje się coś naprawdę niezwykłego, ani raczej nie w jednym tygodniu. Wobec czego to są takie uwarunkowania najprostsze. Kolejny stopień uwarunkowań, no to jest oczywiście tak, że są politycy, którzy chętnie przyjmują zaproszenia do mediów i są politycy, którzy tych zaproszeń nie przyjmują.
bardzo często z sobie tylko znanych powodów, albo dlatego, że uważają, że nie mają nic ciekawego do powiedzenia. W co wątpię, bo jednak każdy polityk uważa, że miałby coś ciekawego do powiedzenia, mam takie wrażenie, ale nie przychodzą, bo na przykład uważają, że nie najlepiej wypadają w mediach, albo nie lubią trudnych pytań, wobec czego do jakichś mediów nie chodzą. Są tacy, którzy w ogóle właściwie nie chodzą. Nie wiem, tacy wicemarszałek i szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, no od wielkiego dzwonu można go zobaczyć albo usłyszeć w jakimkolwiek medium. Marek Kuchciński, marszałek Sejmu przez niemalże 4 lata, pojawił się w mediach na wywiadzie radiowym, telewizyjnym może 10 razy w ciągu tych bez mała 4 lat. Jarosław Kaczyński pojawia się w mediach też od wielkiego dzwonu i to pod warunkiem, że medium przyjedzie do niego i go nagra. No czasami pójdzie do studia do Doroty Gawrylu do Polsatu albo do Danuty Choleckiej do telewizji publicznej, ale to też nie jest częste. Więc i to jest kolejny ten szczebel czy stopień wtajemniczenia. Kolejny, a następny też jest taki, no, że oczywiście są politycy, którzy są bardziej medialni, są politycy, którzy medialni są mniej. No, są talenty, diamenty albo już oszlifowane brylanty, a są tacy, którzy idą do mediów i nawet jeśli nie są niemądrymi ludźmi, nawet jeśli mieliby coś ciekawego do powiedzenia, na przykład są tak przepotwornie spięci, że nie mówią, albo mówią z ogromnym trudem. Nie za bardzo chciałbym rzucać nazwiska, bo to nie o to chodzi, ale no choćby jak Państwo spojrzycie na polityków albo ex-polityków trójmiejskich, no to na przykład jeden już nie jest politykiem, bo jest szefem jednego z mediów publicznych, no to jest medialny talent, no zresztą ex-dziennikarz, tak? No tak, i rzeczywiście rozmowa z nim albo była pełna humoru, albo pełna szarpania się po tętnicach szyjnych, ale to zawsze była rozmowa jakaś, bardzo emocjonująca. No i tak można by mówić o obecnych i byłych politykach, więc to jest oczywiście też jakiś czynnik, który bierzemy poważnie pod uwagę. Kolejnym czynnikiem jest to, no, że oczywiście są politycy, którzy są w wirze wydarzeń, wobec czego z natury rzeczy są ciekawszymi gośćmi, a są tacy, którzy są gdzieś bardzo daleko, poza tym wirem, na jakimś bardzo odległym kręgu piekielnym, czy w tak odległym kręgu politycznym, że niewiele wiedzą i oni też nie są specjalnie ciekawymi gośćmi. Ale zapewniam Państwa, że to jest wypadkowa, bardzo często wypadkowa i przypadkowa, to kto ostatecznie pojawia się w studiu, bo jest pomysł, zaprośmy pana A, nie ma, pana B, nie, panią C, nie może, pana D, nie może, pana E, nie ma go w Warszawie, pana G, nie może, panią I, wyjeżdża. No takie się teraz mam właśnie w telefonie, zapraszam gościa, dostałem właśnie sygnał, nie mogę, wyjeżdżam z Warszawy, to a propos właśnie tej kawy na ławę i tej nieobecności Pawła Kukiza. I to już jest czwarty czy piąty gość z Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego próbujemy zaprosić na niedzielę. Więc no, tak to się po prostu rozgrywa, tak to się dzieje i przeważnie ta pospolitość skrzeczy, jakby napisał Wyspiański w tej sprawie. To znaczy nie ma w tym jakiegoś super tajnego spisku, od tak po prostu się to rozgrywa, że na koniec często się okazuje, bo ja też mam dokładnie to poczucie. Przez tydzień byłem teraz z córką we Włoszech, przez poprzedni tydzień, nie było mnie w pracy i też, ale oczywiście trzymam rękę na pulsie, czytam jacy goście są w mediach i rzeczywiście z odległości to jeszcze bardziej się, jeszcze bardziej to widać, że tak naprawdę lista tych gości jest niemalże, ma człowiek poczucie, niemal codziennie ta sama, tylko oni się wymieniają, ten wczoraj był w RMF-ie, dzisiaj w ZC, jutro będzie w TVN-ie, a pojutrze w telewizji publicznej, tak? I tam nazwiska rzeczywiście trochę jak w takim totolotku, jak były takie maszyna losujące, tak? To jak w takiej maszynie losującej, to tych 40 nazwisk się tam kręci i tak wyławia i codziennie 20 tych kul z nazwiskami się wyłowi, porozsypuje się po różnych mediach, rzuci się je, następnego dnia jest podobna 20. No tak to się dzieje. No też, jest jeszcze oczywiście wątek oglądalności, on też nie jest błahy. Państwo, mówię o moich widzach, lubicie oglądać ludzi, których znacie. No tak jak trochę jak Państwo pamiętacie Rejs, inżynier Mamoń lubił te piosenki, które znał. Ja w kolejne pytanie chodzę. Dobra, to proszę bardzo. Bo właśnie jak czytając Pana książkę, to z jednej strony oczywiście się spodziewałem pewnych deklaracji obywateli dotyczących tego właśnie, kogo
chcieliby, kogo by woleli oglądać, ale następnie, jak pan to sam opisuje, te słynne takie, można powiedzieć, wykresy, trochę jak z telemetrii w bolidzie Formuły 1, momenty, kiedy jest większa oglądalność, kiedy mniejsza, jacy goście, powiedzmy, są bardziej, wywołują większe emocje, jacy mniej, to tak naprawdę można dojść do wniosku, że jest pewna sprzeczność, albo ludzie w ankietach deklarują, bym powiedział, w większym stopniu poprawność polityczną, gdyż deklarują, że chcą obiektywizmu, tematów gospodarczych, społecznych, tak jak pan tam wspomina, a tak naprawdę najbardziej mówiąc kolokwialnie chcą, nie chcę użyć tego kolokwialnego stwierdzenia, może dobicia światopoglądowego, że tak się wyrażę, na tematy, no, powiedzmy, takie krańcowe, aborcja czy inne kwestie. I w związku z tym, czy w pana ocenie to nie świadczy jednak o pewnej tabloidyzacji mediów, a efektem tej tabloidyzacji, powiedzmy, jest obecność pana Tarczyńskiego z jednej strony, a pani Jachiry z drugiej, tak naprawdę w polskim Sejmie? Nie, oczywiście, że następuje coś takiego jak tabloidyzacja, chociaż ja to bym nazywał raczej soap-operyzacją, czy serializacją mediów politycznych. Trochę tak jest, że widzowie traktują politykę jako taki serial. Taki serial, w którym już wiedzą, jakie są postaci, wiedzą, jakie są postaci dobre. Oczywiście w sercu każdego to się inaczej układa, ale tak każdy z Państwa już wie, że ten mądry, ta mądra, ten niemądry, ten zły, ten dobry, ten... Każdy z nas ma podobnie. I mam wrażenie, że trochę się tę politykę, te wydarzenia polityczne, ale też tych gości politycznych trochę ogląda jak takich gości, jak takich bohaterów czy aktorów serialu, tak? Że wiemy, że ta rodzina jest taka i te sceny będą wyglądały tak, a ta rodzina jest taka, albo ten bohater tego serialu jest zły, wobec czego on będzie robił wyłącznie złe rzeczy, bo przeważnie są te postaci jakoś jednowymiarowe w tych serialach, o ile ja się znam na serialach, chociaż przyznaję, że nie znam się specjalnie. Dobrze, więc to rzeczywiście, to jest pierwszy element tej tabloidyzacji czy serializacji. Drugim elementem jest to, że rzeczywiście w związku z tym widzowie lubią oglądać ludzi, których znają. Oczywiście zdarza się perełka, znaczy ktoś świeży, ktoś bohater jakiegoś wydarzenia, czy też postać, która jakoś zaistniała w świadomości ludzkiej, bo coś się wydarzyło. W związku z nią albo na jej oczach ta osoba była świadkiem jakiegoś wydarzenia. Ale raczej chętniej ogląda się ludzi, tak jak spojrzymy na salę sejmową, to tam w pierwszych trzech rzędach siedzą najważniejsi politycy, a im dalej, prawda, im dalej, tym ci politycy są mniej ważni. No to tak się składa, że jakoś widz chętnie ogląda tych z tych pierwszych trzech rzędów. Nie tylko w Sejmie, ale też w studiu telewizyjnym. Ten gość z ostatniego rzędu interesuje go z reguły mniej, bo on go nie zna, bo on jest nierozpoznawalny, on nie jest jakoś sklasyfikowany, wobec czego jakoś nie ma przyjemności w oglądaniu, chyba że to jest na tyle barwna postać, że przełączając widzimy kogoś, nie wiem, no pewnie ta Klaudia Jachira byłaby takim przykładem, bo rzeczywiście jest osobą barwną, wobec czego być może przeglądając czy przeskakując te kanały, jakbyśmy ją zobaczyli i zobaczyli, usłyszeli pierwsze trzy zdania, to byśmy się zatrzymali przy tym programie i byśmy ją oglądali do końca. Ale ktoś, kto jest... poza tym też bardzo często jest tak, że ci posłowie z tylnych rzędów są strasznie ostrożni, bo oni... parokrotnie próbowałem zaprosić i zapraszałem do studia osoby mniej znane i zawsze miałem poczucie, że ta osoba w gruncie rzeczy przed wejściem na antenę w trakcie tego wywiadu modli się: Panie Boże, spraw, żebym nie powiedział niczego takiego, co sprawi, że zostanę zapamiętany. A już nie daj Boże, powiem coś niemądrego. Wobec czego będę mówił: Panie redaktorze, w tej sprawie potrzebny jest głęboki namysł. W tej sprawie potrzebna jest głęboka rozwaga i w tej sprawie moja partia w swojej mądrości podejmie, a prezes mojej partii na pewno w swojej niezgłębionej mądrości, bo wiem, że jest mądry, podejmie taką decyzję, że zobaczy pan, panie redaktorze, wszyscy będziemy usatysfakcjonowani, gdyż prezes mojej partii jest tak mądry, że on podejmuje tylko... No i rozumiecie państwo, że po paru eksperymentach z takimi gośćmi człowiek myśli sobie, no nie, cholera, zaproszę jednak może z tych pierwszych trzech rzędów, bo ten przynajmniej jest rozpoznawalny i może, a nuż, powie coś więcej. Oczywiście prezesa nie potępi, ale być może powie coś innego, co będzie bardziej kontrowersyjnego czy jakiegoś. Więc jest oczywiście, no,
to lubimy słuchać i oglądać ludzi ciekawych, prawda? Ludzi barwnych, ludzi jakichś, ludzi, którzy mają swój koloryt, mają jakiś taki polityczny seksapil, którzy są jakoś emocjonalni. W sposobie mówienia także, no bo to jest też kwestia tembru głosu, ale artykułowania zdań, budowania zdań, artykułowania czy jakiegoś sposobu artykulacji tego, co się mówi. To wszystko jest ważne, wobec czego tak, to ci, którzy są najbardziej wyraziści, to ci, którzy są najbardziej jacyś, są najchętniej widzianymi gośćmi, chociaż też bez przesady, bo jak spojrzymy na to, jak wymienił pan nazwisko Dominik Tarczyński, rzeczywiście niemożliwie bym powiedział aż barwna postać, ale moim zdaniem aż do przesady, tak? Znaczy człowiek, który 24 razy przerywa exposé premiera, krzycząc brawo Mateusz, brawo, duma, świetnie! No trochę moim zdaniem przesadza w pewnej barwności, ale proszę zauważyć, że nie jest to codzienny gość TVN24. I ta Klaudia Jachira też ze swoją wywieszająca kartki hańba podczas, czy trzymająca kart, bo tam były poszczególne litery, więc ona chyba tylko H trzymała, więc trzymająca do H w tej w słowie hańba, no też nie jest tak, że nie wychodzi z TVN24 i cały czas ten TVN24 ją dopiesza, więc posypując trochę głowę popiołem i zdając sobie sprawę z pewnych tabloidalnych cech mediów, też tak nie biorę wszystkich grzechów na własne sumienie i trochę się też przed tym bronię. Ja może dlatego się wytłumaczę z tej Klaudii Jachiry, o tyle, że to raczej prezes Kurski zapełnił tej pani mandat z dalekiego no miejsca. Tak. Tak, tylko bardziej chodziło mi o to, żeby dokonać pewnej hiperboli i skrajności. No rozumiem. Ja się pewnie pan redaktor domyśla. Przejdźmy do kolejnego pytania, może chyba dosyć krótkiego i takiego wprost. Dlaczego dobry wywiad musi mieć coś z kuchni tajskiej? jeśli państwo znacie kuchnię tajską, kuchnia tajska charakteryzuje się tym, że kumuluje wszystkie smaki w jednej potrawie. Jak mamy 5 czy 6 podstawowych smaków, czyli słodki, słony, kwaśny, gorzki, ostry i smak umami chyba, tak? Jest chyba 5 tych smaków podstawowych, no to kuchnia tajska wychodzi z założenia, że wszystkie te smaki muszą znaleźć się w jednej potrawie. Czyli ona jest i trochę ostra, i trochę słodka, i trochę kwaśna, i trochę gorzka, i ten smak umami też gdzieś tam się pojawia. Więc ja uważam, że dobrze jest, kiedy w wywiadzie jest właśnie taka kumulacja smaków. To znaczy jest z nim i trochę uśmiechu, ale też trochę dopadnięcia polityka i tam chwycenia go za gardło. Jest trochę tematu ciut lżejszego, ale też jest jakiś temat poważny. Jest momenty szybszego tempa, takiego forsowania tempa, pytanie-odpowiedź, ale momenty, kiedy pytanie i ta odpowiedź gdzieś tam sobie przez powiedzmy kilkanaście, kilkadziesiąt sekund biegnie. Więc taki mam pomysł, taki mam przepis na wywiad, zwłaszcza w radiu miałem taki pomysł na wywiad. TVN24 to już jest troszkę co innego, dlatego że to już jest telewizja informacyjna, więc tutaj powiedzmy można się, uważam, że mój widz, kim innym jest słuchacz radia, który o 8 rano przeważnie jadąc do pracy, czy robiąc sobie śniadanie, czy jedząc śniadanie, słucha muzyki, potem przez na 10 minut włącza mu się rozmowa i potem jest znowu muzyka. I ten słuchacz, miałem wrażenie, potrzebuje troszeczkę czegoś innego od rozmowy. Widz TVN24 jest widzem, którego interesuje polityka, którego interesują sprawy bieżące, który po to włącza TVN24, żeby ten TVN24 mu o tym życiu publicznym, politycznym mówił. Wobec czego tutaj często jest tak, że ja już nie odpływam w jakieś takie rejony lżejsze, jak to się mówi w języku mediów, bardziej michałkowe, michałki w języku mediów, nie wiem czy państwo wiecie, to są takie lekkie tematy, tak? To wszyscy wiedzą? Tak, no właśnie ja nie, bo czasami mówię studentom michałki i oni patrzą na mnie, o co chodzi? No więc jak pierwszy raz im to mówię. O cukierki pewnie. Tak. Podobne, też mi się tak wydaje, no jakiś Michał, tak. No więc, no tak, Michał, tak, ale to język się zmienia i język 20-19-latków jest trochę inny niż język 40-paru i 50-parolatków. Więc oni tych Michałków nie rozumieją, ale więc właśnie, że czasami jest tak, że już nie zatrącam o takie tematy michałkowe, tylko wszystko jest dosyć ciężką, poważną polityką i nie mogę powiedzieć, żeby to nie było oglądane, więc utwierdza mnie to w przekonaniu, że widz TVN24 tego potrzebuje.
Więc może kolejne pytanie. Najtrudniejsze wydarzenie w Pana karierze zawodowej, które Pan relacjonował, to śmierć Jana Pawła II z Smoleńsk, czy jeszcze może jakieś inne wydarzenie? Emocjonalnie chyba jednak, nie, na pewno Smoleńsk. Śmierć Jana Pawła II była, cokolwiek o niej by nie tak, była spodziewana, to trwało parę lat, już się wszyscy z tym oswajaliśmy. Zresztą powiem Państwu szczerze, stan zdrowia papieża, ja widziałem materiały nie pokazywane w telewizji, pokazujące spotkania papieża z polskimi oficjelami. Takie fragmenty, w których nie pokazywano. Było widać, że papież, ta jego forma od dobrych paru lat jest naprawdę bardzo, bardzo zła. I rozmawiałem, pamiętam, z Leszkiem Millerem, który był papieżem, i pytam, panie premierze, no ale czy w ogóle jest jakaś rozmowa z papieżem? On mówi, wie pan, właściwie nie, znaczy ja widzę błysk jego oku, ja widzę, że on rozumie, co ja do niego mówię, ale właściwie z jego strony to są raczej jakieś półsłówka, czy potakiwanie, albo jakieś gesty bardziej, więc to było widać, wiadomo było, że to się wydarzy i że ten koniec, kres życia Jana Pawła II nadchodzi. Więc oczywiście przeżywałem to głęboko, ale nie było w tej nagłości 10 kwietnia, a nagłość 10 kwietnia była porażająca i przerażająca i sytuacja, w której, jak opisuję w książce, poprzedniego wieczoru w TVN24 przed piaskiem po oczach był tam Władysław Stasiak, czyli szef Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i był Marek Migalski, oni się pudrowali, malowali i Migalski był wtedy świeżo upieczonym politykiem PiSu. Śmiałem się, że jak Migalski przyszedł do PiSu, to Stasiak przestał być najwyższym politykiem PiSu, bo był bardzo postawnym mężczyzną, wobec czego tam się mierzyliśmy. Ja, dużo będąc niższy od nich, tam wspinałem się na palce, żeby porównać, który z nich jest wyższy. Okazało się, że Stasiak tak z centymetr czy dwa jest jednak od Migalskiego wyższy. No więc jak do mnie dotarła ta informacja koło dziewiątej, że wszyscy zginęli, no to rozumiecie Państwo, że to obrazy tegoż właśnie mierzenia, ale wszystkich rozmów, wszystkich kontaktów, wszystkich relacji, wszystkich newsów wyciąganych od tych ludzi, którzy zginęli 10 kwietnia, stanęła mi natychmiast przed oczyma. I rzeczywiście to było takie relacjonowanie ze ściśniętym gardłem i opisywanie. Było jeden czy dwa wywiady, w których nie to, że się popłakałem, ale głos mi się łamał. I to było z powodów, bym powiedział, takich publicznych trudne. Z powodów prywatnych miałem dwa bardzo trudne momenty w pracy. Jeden to było prowadzenie piaskiem po oczach ze świadomością tego, że mój tata jest na SOR-ze po udarze mózgu. Moja żona jest z moją mamą, a moja córka wtedy 18-letnia jest na tym SOR-ze z tatą i tam go wspiera. I ja wiem, że muszę, no tu prowadzę wywiad, ale już z tyłu głowy mam to, żeby ten wywiad się jak najszybciej skończył. Ja, żebym tę moją córkę, wszak dosyć młodą, zastąpił na tym SOR-ze. A wywiad się przedłużał, trwał w sumie 45 minut, to piaskiem po oczach. Więc to było trudne. No i szalenie trudny moment to śmierć mojej mamy przed rokiem. To też były takie wywiady. Ja postanowiłem nie poddawać się emocjom, to znaczy oczywiście poddawać się jakoś tam, ale nie zaszywać się w domu, nie przeżywać tej śmierci tak rozmyślając o niej, tylko jednak nałożyłem sobie ten kaganiec pracy i ten kielat pracy na głowę i na siebie. I prowadziłem wywiad. Mama w środę dostała zawału, było wiadomo, że to są ostatnie godziny. W czwartek przeprowadziłem wywiad. W piątek mama umarła, w niedzielę przeprowadziłem kawę na ławę. Myślę, że tej kawy chyba nie powinienem jednak prowadzić, bo tak byłem po prostu daleko z myślami, daleko moja głowa była, że chyba nie powinienem tego robić. Ale to były takie pewnie cztery najtrudniejsze, dwie z racji publicznych, a dwie z powodów, dwa wywiady, czy dwie aktywności z powodów prywatnych, które najtrudniej mi przyszło wykonywać w moim zawodowym życiu.
To może przejdźmy do komunikacji w 140 znakach, czyli mediów społecznościowych. I pojawia się jakby takie też pytanie wielu osób, czy tak naprawdę media społecznościowe, które już Pan opisuje jako agorę wymiany poglądów, myśli, ale też coraz bardziej hejtu, czy tak naprawdę one są szansą czy zagrożeniem dla dziennikarstwa i jego jakości? Czy może inaczej to trzeba zdefiniować? Z punktu widzenia dziennikarskiego, to ja bym powiedział, że te media są gdzieś obok. To znaczy, tam się... Nie na tym polega dziennikarstwo, nie na tej obecności, na tym życiu mediami społecznościowymi, ale też coraz trudniej wyobrazić sobie dziennikarstwo bez tego. Zwłaszcza ten Twitter, który wypluwa z siebie i przez który politycy wypluwają komunikaty. Donald Trump niemal wyłącznie, czy prawie najczęściej komunikuje się ze światem przy pomocy właśnie Twittera. No i jeśli najpotężniejszy polityk świata uznał, czy wziął sobie Twitter za sposób wymiany swoich poglądów, myśli, a często obwieszczania decyzji światu, no to trudno obok tego Twittera przechodzić obojętnie. Polskiej polityce jest coraz częściej też tak, że to Twitter jest tym miejscem, gdzie się składa jakieś mocne deklaracje albo się obwieszcza jakieś decyzje. Więc pod tym względem ten Twitter stał się takim słupem ogłoszeniowym, może to najlepiej powiedzieć, takim słupem ogłoszeniowym XXI wieku. Natomiast poza tym słupem ogłoszeniowym, no rzeczywiście tam się rozgrywają rzeczy straszne. Znaczy piękne i straszne. No, piękne jest to, że rzeczywiście ja jako dziennikarz mam okazję zderzyć się tam z moimi widzami, słuchaczami. I to zderzenie nie zawsze jest bolesne, często ono jest przyjemne, znaczy nie dlatego, że tam jestem chwalony, tylko że słyszę czy czytam rzeczy, które jakoś poszerzają moją świadomość, podpowiadają mi coś, zwracają mi na coś uwagę. I ja dlatego dzisiaj na tym Twitterze jestem. Ale oprócz tego rozgrywają się tam dantejskie sceny, rzeczywiście stopień wulgarności, stopień takiej opresji, stopień nieliczenia się z uczuciami jest tam gigantyczny. To oczywiście jest częściowo sterowane, opłacane, częściowo to jest po prostu przemysł. Tak? Jakaś aktywność, która ma zmierzać do kreowania pewnego obrazu na tym Twitterze, czy lepienia świata na jakąś tam modłę mocodawców, tych, którzy to robią, to często są jakieś automaty. Ale rzeczywiście, ja powiem Państwu, że raz w życiu, właśnie teraz już dwa razy w życiu byłem u psychologa i to się wiązało właśnie z mediami społecznościowymi. Znaczy ja tak strasznie dostawałem i dostaję wciąż na tym Twitterze, że oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego i mówię sobie, żona mi mówi, wszyscy mówią, Konrad, nie przejmuj się, nie ma się co przejmować, nie. Ale jak się człowiek 200 razy przeczyta jednego dnia o sobie rzeczy ponure, że się sprzedał, że jest wazeliniarzem, że liże to i tamto, że no i już o poważniejszych, mocniejszych słowach nie wspomnę, no to nawet będąc odpornym, nawet zdając sobie sprawę z tego, że nie należy się tym przejmować, no trochę to w człowieku zostaje. Znaczy to człowiek powinien oczywiście być jak kaczka, po której wszystko to spływa, ale nie do końca spływa i trochę zostaje, trochę gdzieś tam na tych piórkach tej wody jest. I rzeczywiście jakoś tam sobie spotkałem. Nie żeby był w jakimś stanie depresyjnym z tego powodu, ale rzeczywiście psycholog pozwala się jakoś z tym uporać. Ja przede wszystkim powiedzieć, ale wie pan co, może pan, niech pan po prostu tego jednak nie czyta, albo niech pan to czyta rzadziej, niech pan tym nie żyje, niech pan nie żyje tym światem, bo to jest taka opresja. I on to powiedział, to jest tak, jakby pan był ofiarą przemocy, czy przemocy domowej, czy na ulicy, jakby pan szedł i ktoś by pana obrzucił wulgaryzmami, albo nie wiem, okradł pana. To pan się ma prawo podobnie czuć po tym, jak pan przeczyta 200 tweetów, że odzierających pana z godności, odzierających pana z dobrych intencji, odzierających pana z umiejętności i ze wszystkiego innego. No więc rzeczywiście jakoś się trochę przestałem tym przejmować, chociaż i rzeczywiście czytam bardziej umiarkowanie. Pewnie coś tam przepuszczam, ale jakoś no jakoś przyjdzie mi z tym żyć. Czyli pewnie jest tak jak w jednej z piosenek Komy, żeby nie czytać komentarzy sfrustrowanych miernot. Więc może przejdźmy właśnie też jeszcze do jednego wątku związanego z mediami społecznościowymi, który pan wspomina w książce, a mianowicie tak zwanej afery japońskiej byłego prezydenta Komorowskiego. I pan sugeruje, że to była zaplanowana, propagandowa akcja. Oczywiście pewnie
autorzy, jeśli to była propagandowa akcja, nie mogli się spodziewać, że prezydent zawoła, choć szczególnie, ale powiedzmy, znaczy, że z tym podestem, sprawę z podestem pewnie można byłoby jakoś tam wykreować. I tu pojawiło się pytanie, czy to były pierwsze wybory, w których tak naprawdę media społecznościowe zdecydowały o wyniku ostro. Żebyśmy się dobrze rozumieli, ja nie twierdzę, że ten podest tam ustawili jacyś tajni wysłannicy prezydenta, przyszłego potem prezydenta Dudy, którzy przy tej pomocy chcieli. Nie, to oczywiście tak nie było. Znaczy, moim zdaniem tam się nie wydarzyło nic nadzwyczajnego, tak? Tam był jakiś podest, na który wszedł Komorowski, krzyknął do Kozieja, który wszak jest generałem, choć szogunie, znaczy dla mnie to jest trochę wcipne, tak? Znaczy, że do generała się woła w parlamencie japońskim. Słucham? No właśnie, no więc nie było dla mnie w tym niczego i stopień agresji, opisania Komorowskiego jako jakiejś kompletnie nieporadnej postaci, która nie potrafi sobie poradzić, która łamie jakieś konwenanse, pamiętam, że mnie szokował, ale rzeczywiście ta kampania prezydencka roku 2015, miałem wrażenie, że była pierwszą kampanią, w której naprawdę media społecznościowe odegrały istotną rolę. Też zasięg tych mediów społecznościowych w tym 2015 roku był już na tyle potężny, że one rzeczywiście mogły przynajmniej współkreować jakiś obraz, napędzać pewne mechanizmy, być takim kołem zamachowym. I rzeczywiście miałem poczucie, miałem taką historię, że były konwencje obu kandydatów na prezydenta głównego, czyli Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy. I Bronisław Komorowski przeczytał swoje wystąpienie z kartki, a Andrzej Duda, no właśnie, miałem poczucie, że ma przed sobą pulpit, znaczy miał przed sobą pulpit i w tym pulpicie jest monitor. Wobec czego myślałem, że on czytał z tego monitora to przemówienie. Słowo, ja nie uważam za najlepszą, znaczy to jest oczywiście dobre, że ktoś umie mówić z głowy, ale czy to jest na tyle istotne, żebym ja wierzył, czy ufał bardziej politykowi, który mówi z głowy niż z kartki? To nie. Traktuję to jako rzecz dosyć obojętną. Podziwiam ludzi, którzy potrafią wygłaszać długie przemówienia bez kartki, ale tylko tyle. Uważam, że to jest dobra umiejętność. Tak jak podziwiam aktorów, którzy przez 3 godziny w teatrze potrafią grać sztukę i potrafią zapamiętać wszystkie teksty, którymi będą w tej sztuce operować. A jeszcze grają 5 tych sztuk różnych i wszystkimi tymi 5 sztukami przez ciągu jednego tygodnia, czy tekstami z 5 tych sztuk potrafią operować. Wobec czego i Andrzej Duda następnego dnia powiedział coś takiego, że co to za przemówienie Komorowskiego, które było odczytane z kartki. Wobec czego ja napisałem na Twitterze, że nie rozumiem za bardzo, o co chodzi ludzie i dlaczego potępia czytanie z kartki, skoro sam czytał z promptera. No i rozpętało się piekło, znaczy to, jakiemu ja, mówiąc brzydko, kompletna błahostka, no czy jeszcze brzydziej mógłbym powiedzieć, ale uznajmy, że powiem, że to jest błahostka. Kompletna błahostka, a zostałem po prostu w ciągu godziny, odezwali się wszyscy święci na czele z samym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą, ale już nie mówię o setkach, albo wręcz tysiącach różnych innych sygnałów od wielbicieli Dudy, że jak ja mogę mówić, że on czytał z promptera, że to nieprawda, że ten prompter nie działał, że może on tam był, ale nic tam nie było, żadnych tekstów. I się odezwał szef kampanii, wiceszef kampanii, trzeci wiceszef kampanii, piąty wiceszef kampanii, że oni odpowiadają za wystąpienia Dudy i oni dają najświętsze słowo honoru, że w tym prompterze nie było żadnego tekstu, że on tam tylko był, ale był wyłączony, nie działał. No i tu miałem poczucie, że to jest, że o ile ci politycy no to jakoś reagują, no to te tabuny, hordy tych komentatorów to są tak nakręceni, jakby jednak był to element jakiejś politycznej czy jakoś zaplanowanej rozgrywki. I to miałem wrażenie, że te akcje właśnie tego szoguna i tego japońskiego parlamentu i czy ta akcja związana z tym prompterem pokazywały mi, że to są inne wybory i to już jest inny sposób używania mediów społecznościowych niż to wcześniej bywało. Też zrozumiałe, wcześniej były wybory w 2010 roku, w 2010 roku jeszcze poziom, nie wiem, ja powiedzmy w 2010 roku na Twitterze pewnie miałem 10 tysięcy followersów, w 2015 miałem 200 tysięcy followersów, dzisiaj mam 450 tysięcy followersów. No to pokazuje, że to jest niemalże geometryczny postęp. To się napędza bardzo, bardzo szybko i bardzo szybko rośnie. Może zapytam o najtrudniejszy i najbardziej osobisty fragment w książce, jeśli taki jest. Nie, no to jest oczywiście ten rozdział żydowski. Ja opisuję tam
żydowskie, czy no, żydowską część korzeni mojej rodziny. Mój tata, właśnie mój dziadek był, urodził się w żydowskiej rodzinie, ale to już była żydowska rodzina, która się zaczęła chrzcić i potem to już część rodziny się chrzciła, część rodziny pozostała przy żydostwie, część zginęła w Holokauście, część ten Holokaust przeżyła, ale strasznie to było mnie to, ja byłem, studiowałem historię, zawsze byłem zainteresowany historią i nigdy nie miałem w sobie żadnego kompleksu żydowskiego czy czegokolwiek takiego, wręcz uważałem to za bardzo ciekawy element biografii i obserwowałem w rodzinie mojego taty nadzwyczajny, nie powiem kompleks, bo to bo słowo kompleks tego nie odda dobrze, ale takie tabu tego żydostwa. Znaczy, moja ciocia się nazywa, mój tata się powinien nazywać Braunstein, ja też się powinienem nazywać Braunstein, ale mój tata zmienił nazwisko, nie tylko uciekając przed żydostwem czy żydowskością, ale też z powodów rodzinnych. On był w domu dziecka, opiekowała się nim moja ciocia, która się nazywała Piasecka i on uznał, że tej cioci jest winien zmianę nazwiska. Ale to też miało trochę związku z tym, że nazwisko Braunstein w Polsce powojennej, w Polsce lat 50. i 60. nie było najlepiej widziane. Ale moja ciocia nazywa się Braunstein wciąż. Mój wuj, który mieszka w Stanach, teraz przeniósł się do Polski, też nazywa się Braunstein. I ja zawsze mówiłem, słuchajcie, no Braunstein to jest nazwisko żydowskie, prawda? Nie, Konrad, to niemieckie korzenie są. Ja mówię, ale jak to niemieckie? Mówię ci, to są niemieckie korzenie. Ja mówię, no to dlaczego dziadek się ukrywał w czasie okupacji? Wiesz, no bo chcieli zrobić z niego Volksdeutscha, chcieli go zapisać na Volkslistę, chcieli zrobić z niego Niemca, on tego nie chciał zrobić, wobec czego musiał się ukrywać. Ja mówię, słuchajcie, że ja już poznałem historię, to jest niemożliwe, dlatego że Niemcy nie naciskali na nikogo tak bardzo, a w każdym razie nie w Warszawie, pewnie tutaj doświadczenia gdańskie, trójmiejskie mogą być trochę inne, ale w Warszawie, która była częścią generalnej gubernii, a nie Rzeszy, w Warszawie nie naciskano na nikogo aż tak bardzo, żeby on musiał się ukrywać, dlatego że nie chciałby podpisać Volkslisty, po prostu się odmawiało podpisania Volkslisty i tyle. I Niemcy uważali, że to jest frajer, który nie chce być narodem w narodzie panów, tylko chce być nadal tym Słowianinem, wobec czego nie było takich sytuacji. Ale mówimy, na pewno, teraz moja żona, pisząc książkę na zupełnie inny temat, wykupiła możliwości takie genealogiczne, tam śledzenia, tropienia różnych genealogicznych elementów. Rzeczywiście w tej części była to rodzina absolutnie żydowska, wyłącznie żydowskie nazwiska i po prostu koneksje żydowskie i judaizm jako wyznanie. I cały czas, jak rozmawiałem z ciocią parę dni temu, mówię, ciociu, no, absolutnie, to Michał to niemiecka, Konrad. Wydaje mi się, że to jest jednak ten element niemiecki. Mówię, niemożliwe. Znaczy, dziadek, który urodził się w żydowskiej rodzinie, nie mógł dostać propozycji zapisania się na Volkslistę, bo Niemcy nie byli na tyle naiwni, żeby komuś, kto urodził się w rodzinie żydowskiej, tylko dlatego, że nazywa się Braunstein, a wszak nazwiska niemieckie były wśród polskich Żydów popularne, zaproponować, żeby został Niemcem, jeśli urodził się jako Żyd. Wręcz przeciwnie, znaczy dziadek ukrywał się w czasie okupacji, ale tylko z powodu tego, że po prostu wedle ustaw norymberskich, wedle prawa, które obowiązywało w Generalnej Gubernii w III Rzeszy, powinien trafić do getta. Jeśli nie poszedł do getta, no to musiał się ukrywać. Także to jest, mimo że rodzina mojego taty, moja rodzina nie jest antysemityzmu zagrożony, przeciwnie, filosemityzm, to tabu tego żydostwa ukształtowane przed wojną, w czasie wojny, po wojnie, na tyle gdzieś tam w tym siedzi, że w tyle w nich siedzi, że ciężko im o tym mówić. Ale też, no, też jest wątek osobisty, bo opisuje tam chorobę mojego taty, czy to, że mój tata już nie za bardzo nawet pamięta, że nazywał się kiedyś inaczej niż dzisiaj, bo też nie za bardzo już pamięta, jak się nazywa czasami. Może właśnie przejdźmy do tego drugiego działu historii i porozmawiajmy, bo jest taki dosyć powszechny, szczególnie w internecie, czy można powiedzieć w jakichś środowiskach skrajnych, postrzeganie okrągłego stołu jako układu, nocy teczek, upadu rządu olszewskiego, że tak wezmę te wszystkie wydarzenia związane z 4 czerwca, a z drugiej strony tak się po ludzku wydaje, że ten 4 czerwca to tak naprawdę dużo lepszy dzień do świętowania i mogłoby być faktycznie święto narodowe, które byłoby jakby takim symbolem prawdziwego utworzenia się III Rzeczpospolitej i takiego mitu założycielskiego. I w związku z tym pojawia się pytanie tak naprawdę,
Czemu i czy tylko to jest jakby wina edukacji państwowej, że jakby się nie udało jakby społeczeństwu wytłumaczyć, czy też nie ma gdzieś być może właśnie winy też po stronie mediów, które jakby nie postawiły na tą, powiedzmy, edukację. Ja nie mówię tylko o mediach komercyjnych, bo pewnie to jest głównie domena mediów publicznych tak zwanych, żeby po prostu jakby jednak tą historię najnowszą wytłumaczyć, skoro szkoła nie daje rady. No nie, tu mam wrażenie, że tu mamy do czynienia ze sporem politycznym i wciąż walką o to, jak zdefiniujemy 4 czerwca i okrągły stół. Gdyby zgoda polityczna panowała, że 4 czerwca, najpierw okrągły stół, potem 4 czerwca, to były polskie bezdyskusyjne osiągnięcia i że należy być z nich dumnym i należy je świętować, to pewnie media byłyby tylko, by tylko temu przyklasnęły. Natomiast mamy dzisiaj spór polityczny, czy zasiadanie przy okrągłym stole było mądrością, czy bojkot okrągłego stołu był mądrością. Oczywiście możemy uznać, że jedno i drugie było jakąś tam mądrością i po latach jednym i drugim należą się ciepłe słowa, ale no dzisiaj dyskusja o tym, czy Kornel Morawiecki świętej pamięci umarł parę dni temu, Antoni Macierewicz, czy oni mieli rację nie siadając do okrągłego stołu, czy rację mieli Lech Wałęsa, Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki do tego okrągłego stołu siadając. Stąd mam wrażenie, jest wciąż nie możemy sobie tego ułożyć i media w tej sprawie nie są w stanie. Jeśli może połowa to nie, bo pewnie w badaniach opinii publicznej by to nie wyszło pół na pół, ale myślę, że 40% społeczeństwa ma wątpliwości, czy ten 4 czerwca i czy ten okrągły stół były tak naprawdę bezdyskusyjnymi sukcesami, czy jednak były elementem kompromisu albo wręcz zgniłego kompromisu z ludźmi, z którymi nie należało siadać do stołu, tylko należało do nich strzelać albo ich wieszać na latarniach. Ja byłem strasznie silnie przesiąknięty, bardzo silnie przesiąknięty emocjami antykomunistycznymi, ale pamiętam, że ten okrągły stół jakoś uważałem, chociaż nie znosiłem komunistów i oczywiście cierpiałem, widząc siadanie z Kiszczakiem do jednego stołu, bo uważałem go za człowieka, który ma krew na rękach, ale uważam, że czasami mądrość narodów, społeczeństw polega na tym, że osiągnie się kompromis, nawet jeśli on jest zawierany, czy ten kompromis zawiera się z ludźmi, którzy nie są tego godni, to w imię wartości wyższych czasami taki kompromis należy zawrzeć. I dlatego, choć oczywiście estetyka całego tego przedsięwzięcia nie do końca napełniała mnie dumą, no to uważałem, że to jest jedyna droga i myśl o tym, że nagle przyjdzie mi wyjść z tej szarej, smętnej rzeczywistości, w której nie miałem nie tylko paszportu, ale szczególnych perspektyw życiowych i nie za bardzo sobie wyobrażałem, jak z moją pasją polityczną jestem w stanie mieć jakąkolwiek uczciwą pracę w PRL-u, że nagle wyskoczę z tego PRL-u, że nagle wyskakujemy z tego PRL-u i otwierają się przede mną i przed nami wszystkimi gigantyczne możliwości, chociaż potem się okazało, że też otworzyło się trochę, całkiem sporo problemów, ale uważałem, że to jest warte wszystkiego, nawet dogadywania się z ludźmi, którzy mają krew na rękach. Chociaż oczywiście potem też byłem zwolennikiem lekkiego przyspieszenia tego dekomunizacyjnego procesu, ale dzisiaj patrzę jednak na to w barwach i oceniam to wszystko w barwach jednak jasnych. Uważam, że to było rozsądne, to było sensowne. To, nawet jeśli estetyka tego wydarzenia nie zawsze była taka, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo oczywiście zawsze fantastycznie jest, jak jest rewolucja, najlepiej, żeby ta rewolucja nie przyniosła żadnych ofiar, tak? I powiedziane zostało podczas rewolucji, to jest czarne, to jest białe, ci teraz idą do więzienia, ci dobrzy, źli idą do więzienia, dobrzy teraz będą rządzić, dziękuję, do widzenia. Ale rzadko kiedy się to tak dzieje, znaczy rzadko się odbywają tak rewolucje, rewolucje przeważnie toną we krwi, a okazuje się, że czystość rewolucyjna szybko ustępuje miejsca fanatyzmowi i gilotynom, które spadają na głowy tych, którzy jeszcze niedawno byli sojusznikami. Więc chociaż w haśle rewolucja jest coś pięknego, to jednak rewolucji też się obawiam. Może przejdźmy do kolejnego wątku historycznego. Skoro jesteśmy w Gdańsku, to trudno nie zapytać o historię Lecha Wałęsy. I bym może postawił takie pytanie. Czemu w Pana ocenie ciągle były prezydent nie może się uporać z demonami przeszłości? Mam na myśli różne oskarżenia o bycie tajnym współpracownikiem, zanim został bohaterem później narodowym. Myślę, że w Lechu Wałęsie nastąpiło jakieś wyparcie takie psychologiczne i on naprawdę uważa, że nie współpracował ze służbą bezpieczeństwa. Tak mi się wydaje, bo
tak często to powtarza, że myślę, że po prostu już to uwierzył. I żeby nie było wątpliwości, ja nie mam najmniejszych pretensji o to do niego. W 70 roku w Gdańsku można było podpisać nie takie dokumenty, jak dokument współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Wręcz uważam za bohaterstwo i heroizm Lecha Wałęsy, że on potrafił po parunastu miesiącach się z tej współpracy zacząć wyplątywać, a wreszcie wyplątać, bo w latach 70. twarde powiedzenie Służbie Bezpieczeństwa odpieprzcie się, to na prawach cytatu, a to Lech Wałęsa powiedział Służbie Bezpieczeństwa, było heroizmem. Więc uważam po prostu, że Lech Wałęsa nie znalazł dobrego momentu, żeby to powiedzieć światu. A potem jak już zaczął zaprzeczać i dbać o to, żeby jakoś wymazać to z papierów i pewnie był przekonany, że to nigdy do końca światła nie ujrzy, to już mu ciężko było potem, się przyznać i posypać głowę popiałem. Bo to było oczywiście niesłychanie ciężkie. Ja pamiętam atmosferę początku lat 90. Moje początki dziennikarstwa, ale takie absolutne początki. Pierwszy raz wszedłem do Sejmu 2 czerwca 92 roku. Dwa dni później była noc teczek. I ja pamiętam atmosferę tamtą i pamiętam, że wtedy współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa postrzegało się w kategoriach zero-jedynkowych, czerni i bieli. Znaczy, byłeś współpracownikiem, jesteś zdyskwalifikowany, jesteś skreślony, jesteś człowiekiem, który nie dość, że się złamał, to jeszcze jest dzisiaj zagrożeniem. Dzisiaj patrzę na ludzi, którzy podpisali jakieś zobowiązania do współpracy. Chwilę powspracowali, potem się z tego próbowali wyplątać, wyplątali się, wielu się wyplątało, jednak jako znacznie mi się wyrazistość i ostrość tych decyzji czy tych zgód na współpracę znacznie mi się rozmazała i uważam, że naprawdę można się było w coś wplątać, a potem się z tego wyplątać i pozostać, oczywiście mając jakąś tam skazę w życiorysie, pozostać uczciwym człowiekiem. Ale rzeczywiście wtedy, w początku lat 90. trudno było to głośno powiedzieć i rozumiem, że Lechowi Wałęsie też było to trudno powiedzieć. No jak już zaczął wchodzić w tę pętlę zaprzeczania temu, co się działo, to już zaprzecza do dziś. I pewnie będzie zawsze, chociaż ja miałem takie rozmowy z Lechem Wałęsą, choćby po filmie Wałęsa. Jak Państwo pamiętacie film Wałęsa Andrzeja Wajdy, to jest tam wątek i podpisania zgody na współpracę, i wątek rozmów ze Służbą Bezpieczeństwa, i wątek tego rozstania się ze Służbą Bezpieczeństwa. I Lech Wałęsa na pytanie, czy tak było, mówi, tak mniej więcej to wyglądało. No to znaczy, że ta współpraca była, ale potem zapytany dwa dni później, no ale to znaczy, że pan, nie, jak współpraca, ale nie, jaki Polek, jaki nie, to nie ja. No i tak to z Lechem Wałęsą jest i pewnie takim go musimy kochać albo nienawidzić. Dobrze, ja pozwolę sobie na ostatnie moje pytanie, a następnie oddam oczywiście Państwu głos, o ile mają Państwo pytania. Mam nadzieję, że mają je Państwo dużo. Więc przejdźmy do spraw bieżących, czyli do wyników ostatnich wyborów parlamentarnych. Jakby mam takie dwa pytania. Po pierwsze, czy Pana coś zaskoczyło i kto tak naprawdę według Pana jest zwycięzcą takim, powiedzmy, zaskakującym, czy w różnych kategoriach, ale tak naprawdę zwycięzcą tych wyborów parlamentarnych? Zaskoczyło mnie, powiem szczerze, jednak nie aż tak duże poparcie dla PiS-u, jakiego się spodziewałem. Znaczy, ja w takich obstawianiach wyników wyborów dawałem PiS-owi 3-4% więcej i taką absolutnie pewną przewagę na poziomie 200, powiedzmy 50 nawet mandatów. Więc tutaj to, że tych procent, które padło, procent głosów Prawa i Sprawiedliwości, że to było tylko i aż oczywiście, no ale gdzieś tam tylko 43%, tylko mówię z tej perspektywy moich oczekiwań, to było zaskakujące dla mnie, ale oczywiście PiS te wybory wygrał. Znaczy, po 4 latach rządów dostać drugi raz wynik, który gwarantuje samodzielną większość i samodzielne rządy, nikt tego nigdy nie dokonał. Więc tutaj rządzącym należy się zdjęcie czapki z głowy i powiedzenie i pogratulowanie. Natomiast no gdzieś tam wszyscy, można powiedzieć, wszyscy wygrali z wyjątkiem Koalicji Obywatelskiej jednak. Znaczy, uważam, że i wynik Lewicy, to, że ona się dostała do parlamentu, chociaż jak się porówna rok 2015 i rok 2019, to widać, że ten potencjał głosów Lewicy w okolicach 11-12% i wtedy, i 4 lata temu, i w tym roku był podobny. Ale Lewica wróciła do parlamentu, już widać, że w tym parlamencie tanio skóry nie sprzeda i będzie robiła, co mogła. Wynik PSL-u, który jednak uważam, że jest partią, która będzie miała ogromne problemy z przetrwaniem, bo w obliczu tego, że ludzi żyjących z rolnictwa jest coraz mniej, no to po prostu
PSL w naturalny sposób traci tę klasę, która na niego głosowała, klasę społeczną, czy grupę społeczną, wobec czego to, że PSL dostał 8% głosów, to jest sukces PSL-u. To, że Konfederacja weszła do Parlamentu Polskiego, no to też jest sukces, też niebagatelne 7-procentowe poparcie jest sukcesem. No i na tym tle ta Koalicja Obywatelska, która dostała jednak mniej głosów niż połączone siły Platformy i Nowoczesnej przed 4 laty w tym roku. I mam poczucie, że koalicja jest na ogromnym rozstaju i w takim ogromnym dylemacie właściwie jak ma funkcjonować w polskiej polityce i czy zacząć być bardziej wyrazista programowo, czy jednak wciąż trzymać taką niedookreśloność chadecko-liberalno-progresywną, no to koalicja czy Platforma Obywatelska będzie miała z tym sporo problemów i będzie musiała sobie odpowiedzieć na pytanie szybko, co zrobić. I też problem z kandydatem na prezydenta też pokazuje, że ta partia jest dzisiaj, czy ta koalicja jest dzisiaj w trudnej sytuacji. Dobrze, więc proszę, oddamy Państwu głos. Tutaj widzę pierwsze zgłoszenie. Proszę. Łukasz, co do Uniwersytetu Gdańskiego. Ja mam 3 pytania. Pierwsze dotyczy tego, o czym pisali Ortega i Gasset, ulubiony filozof Donalda Tuska, a także mój Erik Fromm, psycholog społeczny. I Jarosława Gowina też Ortega i Gasset. A to świetnie. A dodatkowo także, o czym pisał Jan Werner Müller w Populizmie. Jak pan redaktor określa rolę i znaczenie współczesnych mediów w istocie rzeczy, bowiem przecież państwo jako dziennikarze macie pewne obowiązki, to znaczy nawet ustawa o prawie prasowym zobowiązuje was do działania ze szczególną starannością, działania rzetelnego w kierunku oczywiście zbierania i wykorzystywania materiału prasowego, ale także to jest pewnego rodzaju służba. I teraz budujecie państwo pewien światopogląd i opiniotwórczość społeczną. Czy zatem moje pytanie w tym kontekście brzmi, jak pan ocenia dzisiejsze współczesne media i własne środowisko i czy w tym kontekście ma pan jakiś autorytet dziennikarski, nad którym się pan wzorował i wzoruje? Druga sfera jest taka, historyczna. Druga Rzeczpospolita żyła dwiema trumnami, trumną Dmowskiego i trumną Piłsudskiego. Polska od prawie 15 lat, żyjąc w tej polaryzacji popisu, żyje postacią Tuska i żyje postacią Kaczyńskiego. Jak pan widzi szansę na wyjście z tego klinczu? Czy w ogóle jest to możliwe? Czy zgodzi się pan ze mną, bo ja stawiam taką tezę, wielu się ze mną absolutnie nie zgadza, że były takie dwa momenty, które podzieliły to polskie społeczeństwo. Jedna to stosunek do okrągłego stołu, który wyznaczał pewne kierunki funkcjonowania państwa w dobie przełomu, a druga to właśnie katastrofa smoleńska, która jest dla mnie benchmarkiem dla w ogóle współczesnego postrzegania tego podzielonego społeczeństwa. A trzecie pytanie, żeby oddać głos już innym nie przedłużać, jest oto takie. Kogo widziałby pan jako kandydata na prezydenta? Zdolnego osobowościowo, charakterologicznie, charyzmatycznie, z perspektywy doświadczenia, wiedzy, jakiejś logiki politycznej także, ażeby próbował się zetrzeć i w miarę skutecznie, efektywnie próbować przynajmniej dać szansę na pokonanie Andrzeja Dudy, skoro Donald Tusk nie wystartuje. Zaczynając od ostatniego, ja uważałem, że Donald Tusk ma największe szanse na to. Uważam, że jego wycofanie się i brak decyzji o starcie w wyborach postawił Platformę w bardzo trudnej sytuacji. Odwołując się do badań, jeśli nie Kidawa, to Rafał Trzaskowski miałby największe szanse. Ja uważam, że taka intuicja... Czy Zandberg mógłby zaskoczyć jak Bernie Sanders? Nie, uważam, że Zandberg jest jednak zbyt wyrazisty, zanadto lewicowy, zanadto ideologicznie, ideologicznie, bo gospodarczo to jakby przekonał, ale ideologicznie jednak Polacy wciąż ten, mimo że się liberalizujemy, laicyzujemy, to jednak konserwatyzm w Polakach, ten element konserwatyzmu jest wciąż silny. Niestety. Więc uważam, że tu oczywiście do gry przeciwko Andrzejowi Dudzie najmocniej wejdzie jakiś kandydat tego centrum koalicyjno-platformu obywatelskiego. Natomiast Małgorzata Kidawa-Błońska, która jest dziś kandydatką numer 1 i pewnie wygra prawybory,
Ja nie mam przekonania, czy na pewno wystartuje. Znaczy mam wrażenie, że Platforma bardzo głęboko zastanawia się nad tym, co z tymi wyborami zrobić. I niby ten Tusk nie startuje, ale gdzieś tam jeszcze z tyłu głowy politycy Platformy go mają. Niby Rafał Trzaskowski powiedział, że nie chce startować, ale może i on sam i może politycy Platformy gdzieś tam z tyłu głowy go mają. Moja intuicja jest taka, że chyba przeciwko Andrzejowi Dudzie najlepiej by wypadł ktoś, kto byłby bardzo różny od niego. Znaczy, jest taka teoria politologiczna, że to się sinusoidalnie układa, tak? Że jak jest prezydent młody i z prawicy, to następny powinien być bardziej centrowy i starszy, tak? Profesor Antoni Duda? No, Duda jest też konserwatywny. Ja uważam, że ktoś, kto byłby przez moment i wciąż nie wykluczam tego, chociaż Tomasz Grodzki, czyli marszałek Senatu nowy, jest świeży w polityce i mówi, że on świeży na stanowisku jest jeszcze nierozpoznawalny, to uważam, że paradoksalnie być może dla kandydata Platformy Obywatelskiej niski stopień rozpoznawalności i niewiązanie go z tamtymi 8 latami na wstępie kampanii nie byłoby złe. Andrzej Duda 11 listopada, kiedy 2014 roku, kiedy Jarosław Kaczyński ogłaszał Andrzeja Dudę kandydatem na prezydenta, Andrzej Duda miał rozpoznawalność na poziomie 10%. Naprawdę, Polacy nie wiedzieli, kim jest Andrzej Duda. Ja wiedziałem, znałem go, no ale to była moja praca. No, on był jednym z mniej ważnych ministrów w kancelarii Lecha Kaczyńskiego, a potem jednym z mniej rozpoznawalnych, jednym z mniej wyraźnych europosłów Prawa i Sprawiedliwości. I od listopada do maja udało się z Andrzeja Dudy stworzyć nie tylko rozpoznawalnego kandydata, ale prezydenta, wobec czego uważam, że tutaj... Piastuna. Słucham? Piastuna. No tak. Więc także tutaj, że tu wiele by można zdziałać. Drugie było pytanie o rolę mediów. I o autorytet, jeżeli pan redaktor ma. Na kimś się wzoruje. Znaczy ja miałem swoje autorytety zawodowe, znaczy nie szukałem autorytetów moralnych, powiedział. Moje autorytety zawodowe to były tak. Oczywiście Ryszard Kapuściński, bo żaden polski dziennikarz bez czytania Kapuścińskiego nie wchodził w ten zawód. Więc oczywiście ten Ryszard Kapuściński ze swoimi historiami, ale też ze swoimi naprawdę wybitnymi książkami. Znaczy, cesarz poświęcony Haile Selassie i Etiopii. Chociaż są co do cesarza formułowane wątpliwości. No są wątpliwości oczywiście na ile to, ale kiedy ja to czytałem w latach 80. to tych wątpliwości nie było. Tak. I jeśli chodzi o studium władzy, studium tyranii, studium dyktatury, to jest fantastyczna książka. Więc to był z jednej strony Kapuściński. Teresę Torańską bardzo ceniłem, zwłaszcza za onych, znaczy te wywiady z polskimi stalinistami, bo wszak tak należy ich nazywać. To jest naprawdę świetna lektura i bardzo Torańską ceniłem. Tę książkę i o Smoleńsku, rozmowy na temat Smoleńska także trzymają. I wiele innych jej działań, ale te dwie rzeczy jakoś bardzo odnotowuję. Bardzo lubiłem sposób mówienia Bohdana Tomaszewskiego, ten jego radiowy zaśpiew, ta piękna polszczyzna, ten namysł w głosie, ta melodia języka, poetyckość tego języka, malarskość tego języka, to jest coś, co bardzo ceniłem. Nigdy nie byłem fanem sportu, nigdy się na sporcie specjalnie nie znałem, ale jako radiowiec Bohdana Tomaszewskiego, wszak radiowca przede wszystkim, ceniłem szalenie. A spółki poziomu pokoleniowego? Z niższego poziomu? Ja oczywiście, jak byłem młodym dziennikarzem, to patrzyłem sobie na starszych kolegów, ale dzisiaj to są moi koledzy z pracy. Więc oczywiście słuchałem Andrzeja Wojciechowskiego, nieżyjącego szefa Radia Z, który robił poranne wywiady w Radiu Z. Oczywiście się na nim wzorowałem. Oczywiście słuchałem Moniki Olejnik i oczywiście też uczyłem się. Grzegorz był dla mnie ciekawy, chociaż jego wywiady były nadto dla mnie jednak powolne i takie refleksyjne, więc ja zawsze miałem ambicje i zawsze mój temperament był... A zagraniczni dziennikarze? Nie mogę powiedzieć, że... Znaczy oczywiście oglądam, słucham, patrzę, ale chyba nie miałem... Wie pan, ja wchodziłem w ten zawód, kiedy... To było strasznie odległe, zagranica, nie było internetu, tą telewizję to my tam, czy radio, czy nawet teksty, to tak mogliśmy od wielkiego dzwonu jakoś sobie z tą świadomością
Nawet angielszczyzna wtedy była taka, że jak ja pierwszy raz wyjechałem do Anglii, to się okazało, że oni tam mówią zupełnie innym językiem niż ja myślałem, że brzmi angielski. No to tak mniej więcej to było. Więc już no oczywiście przyglądam się mediom, zwłaszcza amerykańskim, bo to one wyznaczają trendy medialne. I dlatego ostatnia odpowiedź na pierwsze pytanie, czyli o mediach. Bo pan pytał, czy środowisko oczywiście jest przepotwornie podzielone i nie ma właściwie czegoś takiego jak środowiska bez parę środowisk dziennikarskich, polityczno-towarzyskich grup. Media moim zdaniem będą zmierzały w kierunku mediów tożsamościowych coraz bardziej. Znaczy tożsamościowych mam na myśli to, że coraz bardziej widz, słuchacz, czytelnik będzie oczekiwał od medium, że ono wywiesi sobie... Czy media publiczne są potrzebne? Zaraz powiem, że flagę sobie wywiesi medium, a my jesteśmy konserwatywni, a my jesteśmy lewicowi, a my jesteśmy liberalni, wspieramy taką partię, wspieramy taką partię, wspieramy taką partię. Coraz bardziej też widz, słuchacz, czytelnik, który ma coraz mniej czasu i coraz chciałby mniej czasu poświęcać na to, co się nazywa, brzydko mówiąc, konsumpcją mediów, coraz bardziej chce dostać informację połączoną od razu z komentarzem. Jego interesuje powiedzenie, że dziś wydarzyło się to i to było dobre, a dziś wydarzyło się to i ci, którzy to zrobili, nie mają racji. Więc boję się, że w tym kierunku, bo nie jestem entuzjastą tego, ale boję się, że w tym kierunku będziemy zmierzali. Media publiczne byłyby potrzebne, gdyby ktoś miał pomysł na to, w jaki sposób uczynić je naprawdę publicznymi. A ja mam poczucie, że media publiczne od lat są jednak łakomym kęskiem partii rządzącej i rzeczywiście tej partii rządzącej mniej czy bardziej służą. Oczywiście czegoś takiego, co jest w tej chwili, nie było od roku 1989 i takiego nasilenia propagandy sukcesu z jednej strony, a także antyopozycyjnej, czarnej propagandy, która pojawia się w mediach publicznych, nie było do 1989 roku. I temu Jackowi Kurskiemu za to. Jeszcze były te dwie trumny, pytanie o Tuska Kaczyńskiego. Moim zdaniem, póki Jarosław Kaczyński będzie politykiem żyjącym, aktywnym i w dobrej formie, to on będzie kluczem do prawicy. Mit Lecha Kaczyńskiego, którego jest bratem bliźniakiem, jest na tyle silny dla tej prawej części społeczeństwa, prawicowej, konserwatywnej części społeczeństwa, że Jarosław Kaczyński będzie ten kaganek, czy jak pisał Słowacki, kaganiec trzymał przed tą prawicową, konserwatywną częścią społeczeństwa i moim zdaniem ona będzie szła za nim. Gdyby nie Kaczyński, oczywiście Morawiecki, Brudziński, Błaszczak, to są politycy, którzy są naturalnymi. Beata Szydło są politykami, którzy są... Stawaj strona obronna, ja chyba. Tam się by odezwała. Tak. więc tutaj no Donald Tusk, ciekawy jestem bardzo tego, jak on będzie, w jakim stylu będzie tym szefem frakcji chadeckiej europejskiej, bo on zdaje się, rosną w nim coraz bardziej chęci do istnienia w tej polskiej polityce, chociaż nie w roli kandydata na prezydenta, ale mówi, że tu jestem do dyspozycji, będę komentował, będę aktywny. Już mu grozi Orban. No tak, więc nie będzie to łatwe, ale myślę, że Donald Tusk tutaj będzie bardzo aktywnym komentatorem i bardzo będzie chętnie i często występował w mediach. Aczkolwiek moim zdaniem druga kadencja Donalda Tuska, decyzje podejmowane w tej drugiej kadencji, sposób, w jaki on odszedł z urzędu w tym 2014 roku sprawiają, że jednak pewna rezerwa do Donalda Tuska jest spora, nawet wśród zwolenników. Tak? Tak mi się wydaje. Znaczy, gdzieś tam widział, jak mówię, szansę na walkę z równym z Andrzejem Dudą i nawet pokonanie go, ale uważam, że Donald Tusk gdzieś tam ma w sobie znacznie potężniejsze obciążenie z tego tytułu, nawet we własnym elektoracie niż więc tutaj widzę, no nie wiem, wśród tych młodych polityków czy polityków średniego pokolenia, no to oczywiście Trzaskowski wysuwa się gdzieś tam. Wasza prezydentka gdańska też uważana jest za gwiazdę wschodzącą polskiej polityki. U państwa winach jakoś nie widzę, nie widzę entuzjazmu, ale jak się pojawiła, to się mówiło, więc kto wie, może z tych samorządowców wyrosną ci, którzy... Jaśkowiak. Czy Jaśkowiak dzisiaj, tak. Słucham? PSL.
No a nie, no, a Kosiniak też ma papiery. Znaczy naprawdę uważam, że on ma, drodzy Państwo, ma 39 lat ten chłopak, tak? Znaczy mówię chłopak, bo rozmawiałem z nim niedawno i on mówi, ja mówię, będzie z Pan startował? Mówi, wie Pan, ja wykorzystuję swoje prawa obywatelskie, to są pierwsze wybory prezydenckie, w których mogę wystartować, to oczywiście będę startował. Więc on ma 39 lat, to jest człowiek, który pokoleniowo jest 10 lat młodszy ode mnie, ale radzi sobie naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobrze i jest sprawny medialnie. Widać, że jest takim trochę połączeniem właśnie środowisk miejsko-wiejskich, chociaż to jest chłopak, człowiek z Krakowa, przecież lekarz, tak, z rodziny miejskiej, ale gdzieś tam w sobie umie ten pierwiastek ludowy jakoś w sobie wykrzesać z poprzednich pokoleń, więc bardzo sobie i to, że poszedł do obu debat telewizyjnych kandydat w wyborach parlamentarnych, to też moim zdaniem świadczy o tym, że ma w sobie odwagę i ma w sobie odwagę wzięcia na swoje barki odpowiedzialności, więc patrzę na niego z sympatią, chociaż jako człowiek z dziada, pradziada Mieszczuch, mówię o sobie, jakoś tak ten PSL no zawsze jest partią, która... Ostatnia klasowa partia. No tak, tam zawsze się jednak kojarzy z wsią i pewnie trudno będzie im tak do końca ten wizerunek złamać, ale rzeczywiście są w Europie partie, w Skandynawii na przykład, które wywodząc się z partii chłopskich zostały partiami ogólnokrajowymi i gdzieś tam nawet w nazwie jeszcze tę swą chłopskość czy ludowość czy rolniczość mają, a są dzisiaj partiami rządzącymi i na które głosuje się również w miastach. Dobrze, są jakieś kolejne pytania? Tutaj widzę zgłoszenie. Ja mam kilka cytatów z książki, które kilka użyję. To może trzy poprosimy. Dokładnie, a potem ewentualnie jeszcze spróbuję się dostać do głosu. Jedno to słowo cynizm pojawia się w tytule rozdziału o Smoleńsku, ale potem w treści rozdziału wprost o cynizmie nie ma mowy, ale ponieważ ja lubię używać tego słowa w odniesieniu do polityków PiS-u, ale chciałem właśnie znać Pana zdanie, chociaż właściwie chyba w trakcie tego wywiadu już Pan trochę o tym powiedział, że te racje chyba nie do końca się teraz już równo rozkładają, bo ja często słyszę w narracji w telewizji, że tak naprawdę, a już na pewno tych zwolenników PiS-u, że i tamci kradli, no bo kiedyś było tak, że bo tamci kradli, a teraz już jest nie, że ale tamci też kradli, tak? Ale krótko mówiąc, jest kwestia taka, czy fakt, ja odnoszę, tylko może to jest moje subiektywne zdanie, że poziom cynizmu po stronie PiS-u jest już niepotyczny i co widać coraz bardziej, tak? Jest pytanie, czy Pan też widzi, że to są jednak tu, jedna to jest wieża i to najwyższa w Warszawie, powiedzmy, a druga to jest budynek dwupiętrowy, czy jednak faktycznie można powiedzieć, że wszyscy politycy to jest po prostu ta sama, ten sam sort i tutaj nie można niczego oczekiwać, to jest jakby pierwsze. Drugie z kolei to proszę o ewentualnie komentarz, bo pisze Pan, to naprawdę niewielki wysiłek sprawdzić, czy czytamy informację, która jest bzdurą. Powiem szczerze, ponieważ ja jestem informatykiem, ale jednocześnie interesuję się informacją jako taką. Byłem pod wrażeniem książki profesora Oleńskiego Infrastruktura informacyjna państwa, gdzie jest to pięknie wyłożone, jak patrzeć na informacje. Dla mnie to, co się dzieje i w epoce fake newsów, tu mam akurat czasopismo na ten temat, znalezienie w internecie informacji nawet dla wykształconej osoby, czy ona na pewno nie jest fake newsem na przykład, szczególnie kiedy się weźmie pod uwagę trolle rosyjskie i inne, to bym się nie do końca zgodził, bym prosił o komentarz do tego. A trzecie jest dużo głębsze pytanie, bo znów cytat. I tu byli bohaterowie i kanalie. Pan mówi tu w odniesieniu do Żydów i Polaków w czasie II wojny. Jak się patrzy na rolę Judenratu w wysyłaniu Żydów z getta do Oświęcimia i tym, jak trudno, szczególnie w Polsce, prowadzić dialog w zakresie jednak tego, że bez pomocnictwa tych granatowych policjantów, ale też kapo w Oświęcimiu, ale też właśnie tych pomocników, pomagierów, w tym Judenratu właśnie, czyli tego tej grupy zarządzającej gettem i tych, którzy Żydów, którzy wyłapywali Żydów i odstawiali ich na Umschlagplatz, nie byłoby tak naprawdę tego, bo Niemców było za mało, żeby całą Europę pokryć tym. To pytanie jest, czy
czemu ta dyskusja o sprawstwie Żydów w odniesieniu do Holokaustu jest tak trudna tak naprawdę? Czy jednak Żydzi w Izraelu nie ponoszą pewnej winy również za to? Zaczynając od ostatniego pytania. No, odpowiedź, znaczy, gdyby to była taka czysto